Pan manekin, nazwijmy go Marcel. Zobaczymy, czy Marcel przeżyje. No 70... Kurczę, przecież jego zgniata już przy 70 na godzinie, nie? Patrzcie tu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to kolejny crash test w BeamNG Drive. Oczywiście testujemy samochody, rozbijamy je w tym miejscu. Mamy tutaj spowolnienie czasu, mamy dodatkową kamerę i będziemy testowali jak najwięcej pojazdów. Dzisiaj lecimy z kolejnymi pojazdami z listy. Czyli mamy tak, dzisiaj mamy Brakela Bastiona, mamy Gavrila Bluebooka, mamy Civette Bolid, mamy Hirochiego CCF i Bishu Chisaya. Jedyny z pojazdów, z tych pojazdów, który ma dzisiaj manekina, to Gavril Blueback, ponieważ tylko w nim mogłem go dodać. Brakel Bastion jest może za nowy, Civette Bolid, nie wiem dlaczego, Hirochi to jest CCF, to jest mod bodajże i Chisai to jest chyba też mod, tak mi się wydaje, przynajmniej, że te dwa to są mody, bardzo dobre mody co prawda, ale mody jednak, więc nie mają tych, ten jest nowy, ale dlaczego Civette Bolid nie ma, tego już nie wiem, możliwe, że mod z Crash Hardami czy Crash Testami jest starszy niż ten pojazd, przez co go nie ma i nie był pewnie aktualizowany, bo jak zobaczycie, no nie mogę dodać. Jedyny pojazd, do którego mogłem dodać, to posiada tę rzecz, czyli to jest tutaj, o. Widzicie? No nie ma do dodania, no nie ma, no chyba, że gdzieś tu jest i tego nie widzę, po prostu additional moda, no nie wiem. Także niestety dzisiaj tylko w tych pojazdach, tylko w tym jednym pojeździe będzie. Oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie więcej fajnych odcinków. No i oczywiście wpadnijcie na Instagrama, fanpage'a, Discorda, drugi kanał. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Okej, ładne rozbicie mamy, proszę państwa, na starcie. Pierwsze rozbicie, V-Maxik śmignięty na tej drodze, nie zatrzymywałem się ani trochę, wjechałem po prostu na pełnej. Widziałem, że podoba wam się też testowanie jakby jednego samochodu kilkukrotnie w różnych warunkach, więc to też będziemy robić. Pisaliście ogólnie, niektórzy z was pisali właśnie, że wydaje wam się, że w tych starych samochodach, te stare samochody mniej się rozbijały, ale wydaje mi się, że jednak no, ta nowa technologia jest tak robiona właśnie między innymi po to, żeby rozbijając się, no ludzie tak nie ginęli w samochodach, nie? Przede wszystkim. I wydaje mi się, że to te nowe samochody są skonstruowane zazwyczaj tak, żeby się nie rozbijały. W ogóle ten samochód miał klatkę, ale patrzcie, jak go zgniotło. Przecież tu dosłownie koło wchodzi w gościa w tym momencie. Ale też bardzo, bardzo mocno mi się wydaje, że pojechaliśmy. Mamy jaki tryb włączony? Sportowy. No dobra, tryb sportowy. Let's go, one more time. Jedźmy koło stówki. 100 na godzinę, zobaczymy. Czy 100 na godzinę ratuje życie w takim wypadku? No patrzcie, 100 to niby nie jest tak dużo. No dobra, stówka myślę, żeby go uratowała. Chociaż akurat nie ten pojazd dosyć spore zniszczenia dostaje, mam takie wrażenie. Ale on też w środku jest chyba specyficzny. No, on ma niby klatkę, ale ja nie wiem, czy ta klatka realnie zabezpiecza w BeamNG Drive. Taka klateczka. Coś, mam wrażenie, że jakieś duże obrażenia jak na 100 na godzinę. No chociaż 100 na godzinę to wiecie, to w grze się wydaje mało dla takiego samochodu, ale w prawdziwości to aż tak pewnie nie jest. No wydaje mi się, że tutaj by przetrwał ten gość. Stówka i byłoby żyte. I jeszcze raz, podjedźmy na V-Maxa, ale podjedziemy bardziej prawą częścią samochodu, żeby zobaczyć, wiecie, nie centralnie w kierowcę lecieć. A no tak, dobra, nieważne, patrzcie ile on się rozpędza. On się rozpędza 160 czy coś takiego. No dobra, tutaj nawet jakby przy tych 160 wbił się prawą stroną, o Boże. Okej, ale awaryjne się włączyły przynajmniej, taki plus. Nie no, to jest za duża prędkość już, bez kitu, to się nawet ten tryb nam nie odpalił już. Za duża prędkość, ewidentnie. A jakbyśmy się rozbili tak przy 70 powiedzmy. Trzeba zrobić trzy kategorie, wiecie, pomiarowe. 70 na godzinę, 100 na godzinę i powiedzmy właśnie V-Maxik. Jakie rozbicia są wtedy? Jakie obrażenia?
No to przy 70 to jest git. To się tutaj w konstrukcji samochodu nic kompletnie nie zmieniło w środku. Tutaj, ej ty, czekajcie, tłoki wychodzą normalnie z silnika. Co jest? Tłoki wyskoczyły po prostu. Co się wydarzyło? Po nogach nas tu posmyrać chciały tłoki. Ale bez kitu, ta klatka wygląda jakby nie działała kompletnie. Ty, ale okej, to są uszkodzenia przy 70 km na godzinę. No, można zrobić, możemy zrobić taką 70, 100, nie wiem, może jeszcze 150 damy albo coś i Vmax, bo niektóre samochody mogą się naprawdę dużo mocniej rozpędzać, nie? Więc dobra, ten samochód mamy, no chyba, że 120, na szybko, dobra, na szybko 120 sprawdzimy jeszcze. Bo było tam 160, 120 nie było jeszcze. Dobra, 120, jak to będzie? Mniej więcej środkiem, żeby palnąć. 120. Okej, no 120 już robi spore obrażenia. Jak przy stówce jeszcze nie jest aż tak do końca źle, tak 120 to już trochę przesada chyba, nie? Żeby takiego dzwona palnąć. Okej. Oczywiście wiecie, ja też z tym przeżywaniem ludzi w samochodzie, tak jak wiecie, ja tak mówię trochę na żarty, nie? No bo wiadomo, że tutaj dochodzi mnóstwo innych elementów, którymi można dostać, nie wiem, w głowę palnąć po prostu głową o kierownicę i umrzeć, nie? Także nie liczymy takich. Patrzymy mniej więcej, czy by się tu zmieścił, jakby nie uderzył, wiecie, jakby mniej więcej było, czy by go nie wgniotło, czy coś takiego raczej. W ten sposób na to sobie patrzymy. Dobra. Brukela Bastiona mamy za sobą, więc go wymieniamy. Lecimy pojazdem numer 2, Civetta Bolid. Let's go, panie Civetta Bolid. Startujemy. Okej, najpierw Vmax, jak rozumiem. Oczywiście, jeżeli wiecie, o kurcze, co to są za samochody w prawdziwości, też możecie w komentarzach pisać. Czemu go tak ślizga tu? Dobra, let's go. Zobaczymy, jak Civetta Bolid wbije. O, tu będzie też spora prędkość. 160, 170, 180 km na godzinę. 180 km na godzinę, proszę państwa. Gdzie jest kierowca? Czekajcie, bo tu trudno byłoby się... Oj. No, kierowca przewalone, pasażer przewalone. Miałem powiedzieć, a ludzie z tyłu, nie? Ale tu nie ma tyłu. Tutaj silnik jest z tyłu, no oczywiście. Ten przód się inaczej też wgniata w pojazdach, które właśnie nie mają silnika z przodu, nie? Więc tu mamy dwa sloty tylko. Dobra, Vmax mamy za sobą. To teraz co? 120 powiedzmy. 120 i tak środeczkiem mniej więcej, żeby uderzyć. Dobra, mniej więcej jest 120. Ale on się tu wbił potężnie. Ej, nie jest źle, w teorii nie jest tak źle. 120 na liczniku było. Ale to też wydaje mi się, że mocno zależy od tego, czy właśnie jest silnik z przodu. Bo jakby był silnik z przodu, to ten przód wyleciałby dosłownie tutaj do naszego tego, do naszego siedzącego gościa. Okej, no tutaj ten przód rozwaliło totalnie, więc też wydaje mi się, że o dziwo wygląda to na bardzo małe uszkodzenie jak na 120 na godzinę, nie? Ale wygięło ten samochód, całą konstrukcję tu wygięło samochodu. No silnik jest z tyłu, także silnik stabilnie dalej. No tył samochodu wygląda ok, ale tutaj ta energia jakby przeszła i wykrzywiła nam samochód po prostu cały przy okazji. Dobra, teraz 100 na godzinę. Let's go, 100 na godzinę. Ale go ślizga, czekajcie no. 100 na godzinę, 20 mniej ratuje życie, jak to mówią. Okej, prawą stroną uderzyłem też trochę, jednak. Oj, wróćmy tu. To w ogóle wygląda, jakby były poważniejsze obrażenia niż wcześniej trochę, no. No, prawą stroną uderzyłem bardziej, więc to też się tak nie liczy. Co on tutaj ma w ogóle? Może on ma tutaj takie wzmacniacze, że wiecie, że jakby palnął, to by mu się dlatego nic nie stało, nie? No wygina ten samochód, jego wygina po prostu z całej linii od razu, nie? Ale może tak. Jakby go też trochę wygięło, to może by przeżył ten zawodnik tibijski. Dobra, no i jeszcze co, 70 na godzinę, let's go. Zapytacie mnie, dlaczego 70? Ponieważ będzie to taki wypadek drogowy w mieście. Jak ktoś sobie minimalnie troszeczkę szybciej jedzie oczywiście, że 70. Dobra, nie no, to brzmi, jakbyśmy bardzo wolno jechali w tym momencie, te 70.
Dobra, tu jest trochę poniżej 70 było, ale wydaje mi się, że to jest taki 100% przetrwanie akurat, nie? Przy 70 na godzinach na tym samochodzie. Tutaj się nic za bardzo nie wykrzywiło, no troszeczkę, minimalnie. O, faja do odpalania z tego. Boże, to jest to do odpalania fajki. A to było śmieszne, kiedy się tym poparzyłem chyba nawet, bo nie wiedziałem jeszcze, co to jest za dzieciaka. Dobra, okej. Okay. No i wgniotło trochę przód, ale reszta samochodu jest w miarę okej. Okay. To jest 70 na godzinę, nie? Całkiem nieźle się samochodzik utrzymał. Nie wypadł źle, powiem wam, że ten samochód możecie ocenić w komentarzach pod filmem, jak ten samochód według was się spisał przy tym uderzeniu. Teraz polecimy jedynym samochodem z manekinem dzisiaj. Także let's go. Manekin challenge, let's go, jedziemy. Dobra, VMAX do sprawdzenia przede wszystkim. Będzie ta stuwa? Będzie! Będzie 140 nawet na liczniku. O kurcze, pieczone, 140 na liczniku. No klata, no, no powiem tak, no widzicie gdzie jest ręka. Ty, rękę odwaliło nam temu manekinowi. Odhaczyło mu rękę dosłownie. Oczywiście już abstrahując od tego, że on siedzi w kierownicy aktualnie, nogi ma wgniecione całe. Oj, 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 oj. No, no i to są stare samochody. To są stare samochody, to są samochody z silnikiem z przodu. Ten silnik po prostu się tu wgniótł. No, no chłop nie przeżyłby raczej. I to powiem wam, że on nie uderzył bezpośrednio nawet stroną kierowcy. Bardziej uderzyłem prawą stroną. Impet poszedł od prawej strony, bo siedzenie pasażera jest gdzieś tutaj. I widzicie, większość rzeczy jest na pasażerze dosłownie. Ale z tyłu jakby jechali, nie? Jeszcze jakby pasy mieli zapięte czy coś. Może, dobra, let's go. 120 na godzinę teraz. Test numer 2. 120 na godzinę. Uderzymy może od strony kierowcy tym razem. Dobra, jest 120 prawie. No okej, okay, znowu zgnieciony. Całkowite zgniecenie. No 120 tutaj nie uratowało 20 mniej kierowcy. Jeszcze od strony kierowcy teraz uderzyliśmy, nie? Więc no ewidentnie nie uratowało to kierowcy. Kompletnie, no połamany fest. No wszystko połamane. Ta kierownica najgorzej, bo ta kierownica nam miażdży po prostu klatkę piersiową w manekinie. Także manekin bez szans, proszę państwa, tutaj. O, kawałek nogi, nie, tu jest kawałek silnika, już nogi to nie powiem gdzie się schowały aktualnie, ale no, no 120 ten samochód nie wytrzymuje raczej. Dobra, let's go, kolejna próba, teraz seteczka, 20 mniej ratuje życie, spróbujmy. Czy tak właśnie będzie, czy nie? Okej, okay, let's go, let's go. 100 na godzinę, jedziemy. Fajnie. Jest superowo. No trochę mniej niż to było. Chyba tam 97, do 97 dojechaliśmy. Ale w dalszym ciągu. 3 próby i 3 razy manekin jest wgnieciony cały, kompletnie. To już nawet Brukel Bastion był w lepszym stanie, no. A Brukela chyba najbardziej do tego można porównywać, bo jednak ta Civetta Bolid to trochę inny pojazd, inny rodzaj samochodu. No, ale słyszałem, widziałem jakieś tam filmy właśnie mówiące o tych starych samochodach, jakichś Cadillacach, czy tego typu samochodach z Ameryki typowo, nie? Że czy pasów nie było kiedyś, nie tylko pasów, że jak były te wypadki samochodowe się działy, po prostu, że tam masakra była często w samochodzie, nie? Człowiek porozwalany... Człowiek rozwalony na... No, no dużo, dużo takich rzeczy było. Dużo sytuacji ponoć niefajnych bardzo. Do oglądania przede wszystkim. Że to naprawdę mały wypadek wystarczył. I wiele osób znanych nawet gdzieś tam przez to zginęło też w wypadkach samochodowych, gdzie w dzisiejszych czasach możliwe, żeby nie było śmierci przynajmniej w takim wypadku. Dobra, let's go. 70 na godzinę. Teraz spróbujemy tym samochodem. Zobaczymy, czy pan manekin przetrwa. Pan manekin, nazwijmy go Marcel. Zobaczymy, czy Marcel przeżyje. No 70... Kurczę, przecież jego zgniata już przy 70 na godzinie, nie? Patrzcie tu. On tak ląduje bardzo niekorzystnie. No 70 może dałby radę przeżyć, ale przy 70 on już wgina się po prostu w te kierownice niefajnie. 70 na godzinę nawet już jest zabójcze praktycznie tutaj na tym samochodzie.
Okej, okay, ja... Dobra, szybko jeszcze sprawdzę. Sprawdzimy mniej na godzinę. 50 na godzinę. Że tak definitywnie by przetrwał bez jakichś ciężkich uszkodzeń. 50 na godzinę. No i żeby jechać te 50, to musimy tutaj już nie jechać jakby, praktycznie. 50 na godzinę to by się z górki mógł staczać równie dobrze. Dobra, pyk. 50 na godzinę. Ale on, patrzcie, jak ląduje tutaj w ogóle, nie? Twarzą od razu na kierownicy. On powinien mieć tu jakieś pasy w teorii. Możliwe, że ma jakieś pasy, jeżeli w ogóle tu były dostępne w tym pojeździe. No, ale patrzcie, oj, jeszcze głową zadupi w to. A nosem, oj, gorzej, nosem jeszcze palnął. Ała mój nos, ała mój nos. No, masakra, ten samochód tutaj mocno dostał po dupie. Okej, dobra, lecimy dalej. Ten samochód na razie jest najgorszy z tych wszystkich, które dzisiaj testowaliśmy. Hirochi CCF, let's go. A, to jest elektryk. Dobra, elektryku też ciekawie może być w sumie. Dobra, VMAX na start. O, szybki. 170 na godzinę. Ale go zgniotło. Ale kanapeczka, widzowie, po prostu. Nie no, tu kanapeczka jest ewidentnie. Ale przy 170 to chyba jeszcze nie ma takiego samochodu, który by się nadział na coś niezniszczalnego, że przy 170 km na godzinę była duża szansa na przetrwanie, nie? Okej, okay. Ale awaryjki się włączyły, nie? Także git, jedna działa nawet. No, 170 to jest puszka, po prostu. 170 to już jest za dużo. Kamera w pojeździe Orbita, drive mode sport, dobra. Sportowy tryb teraz. Ja na trybie sportowym może pojedzie jeszcze szybciej, czekajcie. Let's go. Nie, na trybie sportowym też, bez różnicy. Jedzie tak samo. Nie, no to jest to samo praktycznie, więc przejdźmy teraz do mniejszej prędkości. Żeby tak 5 samochodów na odcinek przerabiać, to właśnie tak musimy tutaj przyspieszyć trochę. 120 na godzinę, let's go. Ale to się rozpędza bardzo fajnie, bardzo ładnie, tego nie słychać nawet. No dobra, 120 na godzinę już jest trochę lepiej. Oczywiście uderzyliśmy od strony kierowcy, więc też impet był większy na kierowcy. Ale już to lepiej wygląda. Patrzcie, to już troszeczkę lepiej to wszystko wygląda. A to jest dalej, 120 już na godzinę. W jakimś elektryku w ogóle. A elektryk to nie powinien mieć tutaj czegoś od spodu takiego mocnego. Właśnie spodu, nie wiem, trudniej byłoby go rozwalić. Czy jak to wygląda? Chociaż, bo on nie ma tutaj silnika, nie? Dzięki temu, że to jest elektryk. No ale to jest dalej, 120 na godzinę. No, rozwalił się fest. No, no nie ma co ukrywać. Dobra. 100 na godzinę teraz. Let's go. 100 na godzinę. Let's go. Stóweczką poproszę. Kurczę, czekajcie, ominąłem. Popatrzyłem się za bardzo na prędkościomierz i ominąłem punkt, który miałem trafić. Przepraszam wszystkich. Ominęliśmy wypadek, jej! Super. Dobra. Let's go. Ej, dobra, 100 na godzinę, myślę, że już jest szansa na spokojnie, żeby przeżyć. Może tu by się jeszcze jakaś poduszka, wiecie, te nowe to też mają poduszkę powietrzną, mogą mieć czy coś. O, możecie w ogóle też napisać, jak myślicie, czy ten samochód posiada poduszkę powietrzną, czy nie wiem, posiada te jakieś boczne poduszki powietrzne, czy one by dużo pozwoliły tam przetrwać, nie wiem, dla gościa, który jedzie takim samochodem. No myślę, że ten z pasażera tym bardziej by tutaj przetrwał. Tutaj widać, jakby były poduszki powietrzne, nie, tak mi się wydaje. Także git, no i jeszcze 70 do pojechania została. 70 na godzinę to prawie jakbyśmy nie jechali. Myślę, że 70 to już jest w większości samochodów. 70 na godzinę powinno nam raczej gwarantować przetrwanie, nie? I tutaj w ogóle też tym samochodem jechaliśmy tak, że bez kitu. Jechaliśmy centralnie w ten punkt od strony kierowcy. Nie no, 70 to praktycznie nic nam w środku nie zrobiła. I to jest też ta różnica. 70 środek, nic. Trochę zgniotło samochód i to tyle. Okej. No, 70 bardzo dobrze tutaj zadziałało, żeby nie było. 70 bardzo pożądana.
Okej, okay, usuńmy ten samochód i został nam już jedyny pojazd na dzisiaj. Czyli... Chiasu? Nie, jak on był? Chisai, Boże. Chikashi. Okej, okay, Chikashi. Niech będzie, że to jest Chikashi. O! Ale pierdzi! Jakbym Tico jechał jakimś, nie? Tylko, że strasznie szybkie Tico. O kurcze! Ty, patrzcie na to! Najlepiej, ten samochód chyba najlepiej przetrwał 160 na godzinę. Oczywiście tutaj masz w głowie kierownicę, aczkolwiek i tak jakoś... Wygląda na to, jakby ta klatka nawet trochę zadziałała, powiem wam. Niby tutaj się zgniotło wszystko z przodu, ale aż tak źle to nie wygląda. No wiadomo, no tu już 160 na godzinę było, to wiele nie uratujemy przy takiej prędkości. Ale i tak pozytywnie mnie zaskoczył. Myślałem, że się zgniecie jak Chikuachento jakieś, nie? Dobra, let's go. 120 na godzinę. Okej, okay, odbił się jeszcze przy tych 120. No nie, no patrzcie, te kubełkowe siedzenia, dobre 4 four point te pasy jakieś. No tu jest bardzo dużo przestrzeni jeszcze. Oprócz silnika wchodzącego powoli tutaj w nogi, to tak jest dosyć sporo przestrzeni zostało w tym samochodzie. To wygląda jakby poważnie klatka w tym samochodzie dała radę, nie? Co ty myślicie? Myślicie, że to klatka tutaj to przetrwała w tym samochodzie? Bardzo fajnie to wygląda. Ej, zaskoczył mnie bardzo miło i pozytywnie ten pojazd. Dobra, stóweczka i 70 jeszcze nam zostały. Dobra, let's go. Stówa na godzinę. Było trochę poniżej stówki chyba. Ale w dalszym ciągu. Nie, no to ja już myślę, że tu stówka to już na pewno na bank jest przetrwanie. Chłop sobie po prostu siedzi, ewentualnie mu trochę nóżki tutaj uszkodziły się, ale bez tego jest git. Jest całkiem git ten samochodzik, nie? Jak na to. Tak mi się wydaje, że całkiem nieźle dał sobie radę samochód. No i robimy ostatnią próbę, 70 na godzinę. Let's go! O kurde, czekajcie, bo już się rozpędziłem z przyzwyczajenia. A to trzeba do 70 zejść. O, na motocyklu tak łatwo też się zapomnieć, jak się jedzie. Dobra, 70 na godzinę. Powiem wam, że to prawie przy każdej prędkości bardzo podobnie ten przód się zgniata. No i tutaj nic, no 70 to już nawet silnik ci w nogi by nie wszedł chyba, nie? Nie wiem co, tak naprawdę co to jest za rzecz z tą czerwoną wajchą. Czy to jest coś od silnika i ci właśnie weszło w nogę, czy nie, czy to tu powinno być. Ale powiem wam, jak na taki samochód... Ten myślę, że nawet 120 by przetrwał. No, dobra, dzięki wielkie za oglądanie, ludzie. Dzisiaj to byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.